Dzień dobry, cześć i czołem, mam na imię Tomasz, witam Was na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej oto maszynie o nazwie Global Max. Firma Omax zadbała o swoich klientów, których budżet nie pozwala na zakup maszyny z serii Maxim lub Omax, a z drugiej strony nie potrzebują tak zaawansowanej technologii do realizacji swoich zadań. Inżynierowie zakładów Omax przeprojektowali maszynę i uprościli jej konstrukcję, tak aby mogła zaspokoić zapotrzebowania rynku na proste i efektywne wycinarki, które działają w technologii WaterJet. Wszystko, co tu widzicie, jest zaprojektowane, można powiedzieć, od nowa. Oprogramowanie to ważna rzecz. IntelliMax wykorzystuje rozwiązania z maszyn Maxim i Omax, co sprawia, że jest proste i intuicyjne. Już po jednym dniu jesteśmy w stanie zaprojektować i wyciąć swój pierwszy element. Mam jeszcze kilka pytań, na które szukam odpowiedzi, więc zaraz znajdę tutaj specjalistę, jednego z chłopaków, którzy rozjaśnią mi troszeczkę tutaj sprawy na temat tej maszyny, a potem zobaczymy ją w akcji. Cześć Rafał. Cześć Tomek. Potrzebuję specjalisty, który odpowie na kilka pytań w związku z tamtą maszyną. Ale teraz to mi ciężar wrzuciłeś. No dobra, idziemy. Czy byś mógł mi pokazać, jak wygląda proces uruchamiania takiej maszyny i czy jest skomplikowany? W tej konfiguracji, w podstawowej konfiguracji tej linii maszyn potrzebujemy wody i energii elektrycznej. Więc tak. Główny włącznik prądu. Główny włącznik stołu. W tym czasie uruchamia się również komputer, który jest zasilany z tego samego miejsca. Włączamy napędy. Resetujemy. Włączamy układ bezpieczeństwa. Elektrycznie mamy włączoną. Wystarczyło jeszcze teraz włączyć wodę. Tu mamy główny zawór wody, czyli dostarczamy wodę do pompy. Zawór odcinający. Włączamy pompkę wstępną. Jesteśmy gotowi do pracy. Aha. Nie wyglądało, aby to było skomplikowane. W kilku prostych krokach, oczywiście jak już ktoś jest obeznany, to jest krok po kroku, włącznik po włączniku. W parę, 15 sekund jesteśmy gotowi. Czy jest jakieś akcesorium, które automatycznie dostarcza garnet? Automatyczne, tak. Jest to nasz podajnik do naszej własnej produkcji BGH 500 lub BGH 1200. Różnica jest oczywiście w ilości zasypywanego ścierniwa. Im więcej ścierniwa, na dłużej starcza bezobsługowo. I to jest nasze akcesorium, które oferujemy do tej linii maszyn. Załóżmy, że skończył się garnet, nie zauważyliśmy tego, maszyna pojechała jakieś tam kilkanaście milimetrów dalej. Czy możemy cofnąć proces do momentu, kiedy skończył się garnet, aby wznowić wycinanie? Zdecydowanie tak, chyba że jest to materiał, który dobrze nie reaguje na cięcie samą wodą lub brak ścierniwa, wtedy może się okazać, że zostało to uszkodzone. Natomiast w większości przypadków i przy obróbce stali jest tak najbardziej możliwe. Jakie wymogi musi spełnić klient, aby podłączyć taką maszynę w swojej firmie? Przed każdą instalacją lub nawet przed każdym zakupem klient dostaje od nas pełną listę wymagań. Oczywiście są to standardowe parametry mediów, o których wspomnieliśmy, czyli woda i energia elektryczna, czyli musi być odpowiednie przyłącze odpowiedniej mocy. Bo jeżeli mamy na przykład pompę 30-konną, to mamy 27-kilowatowy silnik i musimy mieć sieć elektryczną, która to udźwignie. A jeżeli chodzi o wodę, to musi spełniać pewne wymagania, jeżeli chodzi o zawartość niektórych pierwiastków, takich jak żelazo, mangan czy wapń. Z wapniem sobie radzimy. Wapń to jest potocznie ten kamień, który osadza nam się między innymi w czajniku. No i żeby uniknąć tego, żeby zmiękczyć wodę, to z maszyną jest dostarczana stacja uzdatniania wody, w tym zmiękczacz. Czy dobrze kojarzę, że to urządzenie, które jest za Twoimi plecami, jest taką stacją uzdatniania wody? Tak, dokładnie. Dobrze zgadujesz, to jest stacja uzdatniania wody, więc ona ma dwa zadania. Tu w tych bocznych kubkach na końcu znajdują się filtry, więc przy normalnej pracy tam są włożone filtry różnej gradacji, czyli to pierwszy stopień to oczyszczanie wody z zawiesiny różnych. A te dwa zbiorniki to jest właśnie złoże, które wytrąca z wody wapń, czyli zmiękcza wody. Czy możesz mi powiedzieć, w jakich rozmiarach możemy kupić taką maszynę i czy można dokupić jakieś akcesoria dodatkowe? Ta linia maszyn dostępna jest w trzech rozmiarach,
to są modele 1508, 1530, 2040. To jest analogia do zakresu obróbczego, jaki mają, czyli w tym wypadku 1508 to jest 1,5 metra na 0,8 metra zakresu obróbczego. Do każdego stołu możemy dobrać jedną z trzech pomp, 10, 20 lub 30-konną. Jeżeli chodzi o akcesoria, to możemy tutaj dołożyć nawiertnicę, która pomaga przy obróbce laminatów i takich klejonych kompozytów. I możemy też tutaj dołożyć czujnik wysokości, który pomaga przy obrabianiu pofalowanych blach na przykład. Czy możesz mi powiedzieć parę słów na temat napędu? Bo czytałem w broszurce, że są dość wyjątkowe. Tak, ich wyjątkowość polega na tym, że to jest najnowsze jakby dziecko tego producenta, z którego produktów korzystał Max. Tu jest najbardziej widoczny ten serwonapęd. On w porównaniu do poprzedników cechuje się tym, że jest o wiele mniejszy, jest kompaktowy. Wiele elementów sterujących, które wcześniej były w postaci zewnętrznej karty, zostało teraz zaimplementowane do środka, więc łatwiej go wymienić, jest mniej elementów po drodze, które decydują jeszcze o potencjalnej usterce albo o różnych zadaniach, które ten serwonapęd wykonuje. Więc jest tylko łatwiej wymienić i przede wszystkim jest też mniejszy. Warto wspomnieć o tym, że maszyna serii Global Max korzysta z tej samej sprawdzonej technologii pomp korbowodowych. To, co widzicie tutaj, to jest pompa prawie identyczna jak pompa w serii maszyn Maxiem. Ona została zmodyfikowana tylko pod kątem tych elementów, które nie są istotne ze względu na stół, który z nią współpracuje. Natomiast 95% to jest ta sama pompa, ta sama technologia, niezawodna, bardzo sprawna pompa korbowodowa ze stajni Omax. Zanim zaczniemy, to Tomek, powiem Ci kilka słów na temat oprogramowania. Więc według mnie, oprócz tego, że mamy niezawodną pompę korbowodową, to oprogramowanie jest drugą cechą, dla której warto zainwestować w tą maszynę. Ono jest bardzo intuicyjne, bardzo proste, nawet jeżeli nikt nie pracował dotychczas w programach CAD-owskich, to w tym oprogramowaniu bardzo szybko się odnajdzie, będzie w stanie projektować części i tak naprawdę ograniczeniem będzie tylko Wasza wyobraźnia i Twoja również. I tak jak widzimy, ta wyobraźnia już tutaj się zaczęła uaktywniać i dzięki oprogramowaniu, które dostajemy z maszyną, oprócz tego, które steruje maszyną, dostajemy również to, dzięki któremu możemy zaprojektować części. Byliśmy w stanie zrealizować Twoją wizję, czyli tego uniwersalnego klucza, żebyś miał pod ręką na przykład kilka kluczy w kilku rozmiarach.